Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek ze Smite'a. Rzecz w tym, że gramy sobie dzisiaj nieco tak dla odmiany, bym powiedział. Dobra, wziąłem takie itemy, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Kukulajnem, czy jakkolwiek to się tam czyta. No i przy okazji nie dość, że mam skina do niego, to jeszcze voice pack. Zdziwiłem się, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście tak jest. Dobra, pomóżmy tu Hel zrobić manę, bo jej się to oczywiście przyda. I co dalej? No, Kukulajn jest specyficzny i szczerze mówiąc wziąłem go tak dla odmiany. Jakbym wziął manę, to by było w ogóle bez sensu. O, dzięki za leczenie. Dla odmiany, bo tak ostatnio Fafnirem sporo grałem. W ogóle, no, tankami to jest takie granie dosyć statyczne, powolne. A w przypadku Kukulajna mamy rzeczywiście taką dosyć dynamiczną rozgrywkę. On jest taki naprawdę, no dynamiczny. To jest chyba odpowiednie słowo. I to mi się w nim właśnie naprawdę podoba. Pójdę, zrobię może expa. On nie ma many, jak zresztą widzicie. Prawdopodobnie w ogóle nie muszę go omawiać, bo większość ludzi, którzy Smite'a ogląda, pewnie lepiej go zna niż ja. Aczkolwiek no tak... No... Generalnie chodzi o to, że on właśnie nie ma many, przez co... znaczy przez co... Kurde. Dobra, pięknie. Ładny skin do Fenrira, kurde. Ach, niestety. Spowolniłem go, ale no niestety nic więcej. No kurde, zginę. Właśnie, zagadałem się, a tutaj gruba akcja od samego początku. No generalnie chodzi o to, że... on za używanie umiejętności, szczególnie jedynki i trójki, trójka to jest taki doskok z damage'em, jedynka to rzuca taką włócznią, jakby za używanie tych umiejętności kumuluje rage, czyli nie wiem, furię, coś w tym stylu, coś co sprawia, że jeżeli się nabije odpowiedni poziom, to on się przemienia w takiego no dużego potworka, mówiąc krótko, ma wtedy trochę inne umiejętności, cooldowny się resetują i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Cholera. Problem w tym... Dobra, chyba Fenrir zmarnował ultimate'a. W ogóle w naszym teamie Hel, Ulr, w teamie przeciwnika Arachne, Scylla i Fenrir, co zresztą już pewnie zauważyliście, więc nie wiem po co to mówię, ale... Przy czym generalnie, jak się czyta opis Kukulajna, to ja miałem problem taki, że no okej, no opis opisem, ale... Tu jest Arachne, dojeżdżam ją? A, proszę. Dobrze, zmarnowała ulta, nie ma problemu. Bicie podstawowymi atakami też sprawia, że nam się nabija rage. Ale właśnie czytając opis tej postaci... dobra. Może będzie chwila przerwy. Czytając opis tej postaci, naprawdę ciężko jest tak jakby ogarnąć, o co chodzi. Znaczy, w sensie nie, no łatwo jest ogarnąć, o co chodzi, ale konkretnie, jak używać danych umiejętności, to jest może takie trochę skomplikowane. Ale jak się zacznie grać, to naprawdę tak totalnie na wyczucie, no to naprawdę to nie jest jakieś szczególnie skomplikowane. Bardzo łatwo tego Kukulajna wyczuć. On ma dużo umiejętności, tak powiedzmy szczerze. No okej, okay, no 4, tak jak zwykle, teoretycznie. No ale w praktyce ma ich sporo, bo jak się przemieni właśnie w tego mocnego gościa, to... To o... O cholera. No nie. Się zamienię teraz, tak, tylko że to... Oj, fatalnie, no tragiczny początek, 0-2 w tym momencie, za bardzo chyba raszuję, ale strasznie dużo się dzieje, a ja tu jeszcze chciałem coś pogadać, nie? Podobno ta tarcza gladiatora jest całkiem niezła. Jeżeli uderzam umiejętnościami, dobra, no weźmy to w takim wypadku, oczywiście wardy. No cóż, fatalny początek, 2 razy zginąłem, on jest teoretycznie wojownikiem, więc tak... Pomiędzy tankiem a asasynem coś w tym stylu. Spory damage w sumie zadaje. Okej, okay, no 1-4. No powiem szczerze, że w sumie drużyna przeciwnika tak. Fenrir, Arachne plus Scylla, więc no naprawdę spory damage. Ach,
Mana, no ja many nie wezmę, po cholerę mi to. Ulepszę głównie tą jedynkę w pierwszej kolejności. No nie, no naprawdę. Jaki niefart. Puściła dokładnie w miejsce, w którym się pojawiłem. Dobra, wardy padły już, okej. Problem w tym, z tym rage'em, że on się tak jakby kumuluje automatycznie w pewnym sensie. Czyli no używamy umiejętności, no i zwiększa nam się ta furia, nie? Gdzie jest Fenrir, kurde? Warder jest. On tylko czeka, żeby wpaść, no i użyje ulta. No problem w tym, że też jesteśmy dosyć miętcy, no ja nie jestem tankiem, jakby nie było, mimo że wziąłem sobie takie dosyć tanki itemy, ale no ich damage jest naprawdę imponujący. Także no na to trzeba będzie uważać. No nie. Tak. Dobra. To było nierozsądne, co zrobiła Arachne. Ale to nie jest mój problem, więc... Patrzcie, spory damage to zadaje. No, mimo że to w sumie Fenrir, więc on sam jest pod damage, także czekajcie. O nie, naprawdę? Ooo! To było ładne, to było piękne. Ładne trafienie, naprawdę. O, tu jest Arachne. Okej. Okay. Arachne strasznie tam szaleje. Moim zdaniem trochę przesadza. No ale co kto lubi. Dobra, uwaga na Fenrira. Ja za chwilę się przemienię. Problem właśnie z Kukulejnym jest tak, że on przy walce 1 na 1 i przy walce 5 na 5, czyli conquestach, na arenie, on może sobie tego rage'a rzeczywiście nabić. A czy przy 1 na 1 to różnie może być, ale myślę, że tak. O nie. Nic nie mogłem zrobić, przykro mi. Czy Arachne zrobiła tamten manę? Zrobiła. Kurde, naprawdę. O nie. Kurde. Ale tu się tyle działo, że się nie wiedziałem po prostu co i jak i gdzie. Też jest inna sprawa, że on nie ma zasadniczo many, więc no jaka jest sytuacja, jeżeli mamy itemy, które dają manę. Ogólnie to jest podobno niezłe na nim. Oni mają leczenie jakieś sensowne? Nie bardzo, więc nie wiem, czy to będzie koniecznie takie ekstra. Kurde, no nie wiem do końca co brać. Powiem szczerze. Coś pod damage to jest też ponoć niezłe. Coś pod damage warto by było tam schwycić. Dobra, weźmy jeszcze to pod życie. Wardów nie kupiłem, ale ekipa potrzebuje pomocy. Coś zacząłem mówić i zapomniałem w trakcie, no bo walka była. No mniejsza z tym. A, że nie zawsze jest możliwość nabicia mu rage'a, kiedy na przykład 3 na 3 jest dużo akcji. Jest naprawdę dużo akcji, no to wtedy jest naprawdę duży problem z nabiciem dla niego tej furii. O, panie. Nie mam furii teraz. Użyłem umiejętności na tej, co trzeba. Ale... Dobra. Nie no, jak on się rozbuja, to naprawdę jest grubo. Ojojoj, Ulr, coś ty... O, ty panie. No, ładnie zrobił. Nie no, niezły ten Ulr. Trzeba przyznać, że robi niezłą robotę. Dobra.
Odkuliśmy się, ewidentnie. Te pierwsze porażki jakoś udało się nadrobić. Już jest Arachne. Czy damage zdąży zrobić? No, niewykluczone. Arachne idzie... Co? Ona sprawdza pewnie Fire Giant'a. Nie wierzę, żeby szła robić. Ale... No i na tym się ładnie też Furia nabija. Za chwilę się przemienię. I to niedobrze. Nie wiem... Nie, na 80 się chyba przemieniam, więc... Zaraz się przemienię, nie? Cholera. Było blisko, niestety no, nie do końca się udało. Dobra. No właśnie, z tą Furią jest problem, że ją trzeba tak jakby kontrolować. No to też tak nie można, chociaż ja jeszcze tego oczywiście nie opanowałem, ale tak właśnie mi się rzuciło w oczy, że no na pałę jak się idzie, to czasami się przemienisz w tą bestię w momencie, kiedy nie jest ci to do końca potrzebne. A wezmę to. Muszę sobie wymyślić jeszcze jakiś konkretny build do niego, bo szczerze mówiąc nie mam pomysłu. Patrzyłem coś w necie, ale to też nie bardzo mi jakoś coś pomogło. No i coś do powera by się przydało. Lifesteal się nie przyda, może szybkość ataku. Ale no to na razie moje pierwsze podrygi z Kukulainem, powiem szczerze, ale gra się naprawdę fajnie. W porównaniu do jakichś tam wszelkich tanków jest naprawdę taki dynamiczny i specyficzny. O, to też jest dobre słowo. Bo ile tam, z tego co pamiętam kiedyś, w LoLu to było sporo takich postaci, które nie używały many. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. O tyle, o jest Fenrir. Dobra. O, ładnie, ładna robota. Patrzcie na to, on ma do tego naprawdę przyzwoity zasięg. Oni zrobili nam oni w ogóle zrobili Fire Giant'a. Okej. Nawet nie wiem kiedy, przy czym nie bardzo im się to przydało. Ale cóż. No, to było strasznie szybkie. Początek był ciężki, zginęliśmy parę razy. Ja tutaj jeszcze nie do końca właśnie tego Kukulaina ogarniam, bo tam parę razy tylko nim zagrałem. Ale jest w porządku, powiem szczerze, naprawdę bardzo mi się spodobał. Spróbujemy jeszcze raz, no bo 12 minut, co to jest 12 minut? Także no cóż, chyba zrobię cięcie, tylko damy im nagrodę za teamwork, bo naprawdę się ładnie spisali. I co? I ruszamy po raz kolejny. Jest już 5500 tak w ogóle, więc całkiem nieźle. Chyba, że sobie zagramy coś innego, żeby zrobić pierwsze zwycięstwo dnia, na przykład arenę na zakończenie. Dobra, nic, zobaczymy. No dobra, jesteśmy na arenie, tak jak mówiłem. I cóż, myślę właśnie, co jak tutaj konkretnie go zbudować. Regeneruje życie. No to jest nawet niezłe, przy czym początkowo regeneracja życia. Może, chociaż no to jest arena, więc nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł. Ponoć zalecane jest to. Tylko, że na razie mnie na to nie stać. To też jest ponoć zalecane. Ale może to spróbuję, zobaczymy. Poza tym spowolnienie. Myślę, że na arenie może być niezłe. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak się tu sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że to też nie będzie jakieś zbyt długie starcie, żeby odcinek za długi nie wyszedł. Ale nie powinien chyba. Dobra, niech ktoś złapie damage, bo mi tam się średnio przyda. Bierz. No dobra. Okej, to ja wezmę. O.
Dobra, oczywiście ulepszamy włócznie, ale tak jak mówię, tego Kukulajna teoretycznie w sumie... Kurde, co tu się dzieje? Cerber jest naprawdę niezły, jeszcze mamy... O, wow. Oberwałem. Ja, chrzanie. Mają spory damage, powiem szczerze. Cerber. Ale Hibo jak dostał. O kurde, zginie? Nie. Blisko, ale ktoś go zasłonił ewidentnie. Sporo rage'a nabiłem. Najfajniej się tego rage'a nabija na minionach po prostu. Bijcie, bijcie ra, bijcie ra. O nie, nie wiem czy to się uda. Powalniam wszystko jak się da, ale... Fuck, co tu się dzieje? Nie, no serio. Czy nikt mi nie przyszedł z odsieczą? Tak, byli obici. O ludzie, Achilles gdzie? No powiem szczerze, że trochę słabo. Zawsze ginę teraz dzisiaj, ostatnio przynajmniej na samym początku, ale to było średnie, powiem szczerze. Bo byli naprawdę mocno obici i praktycznie nikogo nie zdołaliśmy ubić. Hibora, obaj byli tak zmasakrowani, że aż miło, powiem szczerze, że aż miło. Ach ty. Problem w tym, że mają no, naprawdę przewagę dystansu z całą pewnością. Kurde ra. Ale dużo się dzieje, naprawdę. W obu starciach, poprzednim też. Akcja naprawdę była ostra. Teraz podobnie. Nie ma jakiegoś tam zachowawczego ganiania. Wszyscy idą na ostro. Na ostrą amunicję. No i znowu, widzieliście to? Znowu. Nie wiem, który raz z kolei, na resztkach życia. Cerber tym razem. Niech to. No nic. Troszkę się uspokoiło wreszcie. Ała. Tyle dobrego, że mnie leczy. Nie, ja tam nie wejdę, ja mam za mało HP. A on miał całkiem sporo. Uspokoiło się, ewidentnie. Okej, ładnie, ładnie. Trzy osoby aż złapane. Kurde. Zmarnował ulta? Boję się tam wbijać, bo ja naprawdę z tym HP nie stoję jakoś... Znaczy, nie no, mam sporo, ale... No nie, nie, no. Oj, nie, to umiejętność jeszcze wziąłem. Ja, kurde. Ale chyba zginął ostatecznie. Nie, no niech to. Ha, naprawdę. Ożesz ty! Jak mnie wysnajpił. To bolało. Dobra, spróbujmy wziąć to. O kurde. Co oni mają? Thanatos, Cerber, Hibo, magiczna ochrona, to jest chyba jednak istotniejsze. Więc w to będziemy szli. Dobra, jest 4-4, nie najgorzej, tylko że ja mam 0-2, znowu. No nic, może z czasem się rozbujamy trochę. Ale no, na resztkach, za każdym razem przeżywają po prostu na resztkach. No, u nas też imponujący damage, powiem szczerze. Jeszcze Ra ich leczy. No, a jak to rano? Trudno mieć do niego pretensje o to. Thanatos na plerach. Jeszcze nie tą umiejętność wziąłem, bo dwójki zasadniczo się nie ulepsza tak szybko. Dobra, zginie Hibo. No, zabiłem kogoś wreszcie. Ajajaj. Mogę nie przeżyć. O, dzięki za leczonko. Kurde. No, ładnie, ładnie. Wow.
No gruba akcja. On jest dosyć miękki przy teamfightach, powiem szczerze, ten Kukulain. Przynajmniej taki się wydaje trochę. Trochę właśnie taki miętkawy. Ale z drugiej strony, jak się tego Rage'a nabije, to bynajmniej... Znaczy, sytuacja się odmienia po prostu nieco. Kurde, znowu. Ten Thanatos też mnie leje strasznie. Ja wziąłem magiczną ochronę, ale... Dostał, dobra. Wow, wow, wow. Ostrożnie. O ja. Pięknie. Kurde, znowu zmiar. Idziemy na nich? No, zamienię się zaraz. Kurde, nie trafiłem, no. No i z powrotem się zmieniłem w ludzką formę. Och, udało się. Po prostu na styk. Dobra. Uwaga, żeby nie zultował. No wycofajmy się. Nieźle. Powiem szczerze, 13-4 w tym momencie. Także się odkuliśmy i to tak solidnie. Ładnie, zabił. Bardzo dobrze. Nope. Nie ma opcji, wycofuje się. Oczywiście, no jak się wycofujemy, to wtedy ten rage się nie nabija, więc to jest takie w sumie rozsądne. Takie logiczne, nie? Dosyć. Ale fajne jest to, że nie ma many, bo zawsze jak mamy tego HP trochę, czy mamy jakiegoś healera w drużynie, to możemy tak naprawdę zostawać na polu bitwy w nieskończoność w pewnym sensie. Ajajaj. Oczywiście od razu odwrót. Dobrze, że nie złapał nikogo innego. Mam full HP. Maną, już man miałbym naprawdę mało, bo sporo umiejętności poużywałem i tak dalej. O, jest minion jakiś. Kurde. Wow, prawie znowu wlazłem w ten jego pocisk. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No i zabiłem, tylko pomógł mi tutaj zdecydowanie Merlin. Bardzo mi tu pomógł. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, to puknę te miniony. Dobra, i wycofam się. Mam prawie Rage'a nabitego. Więc jeszcze dosłownie chwila i będziemy mogli się transmutować. Weźmiemy sobie to. Trochę fizycznej protekcji nie zaszkodzi z całą pewnością. Tu fizyczna protekcja. Damage na sekundę zadajemy. Wezmę to jednak. Kolejny relikt, przyspieszenie, czemu nie? I lecimy. Mamy przewagę, jeżeli chodzi o punkty, mamy przewagę, jeżeli chodzi o frag, więc teoretycznie nie jest tak najgorzej, wydaje mi się. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. Magowie się trzymają z tyłu. Thanatos? Dobra. Straciłem trochę rage'a przez to. O nie. Goni mnie, tylko mi się świeciła ta jego kosa na plerach. Awesome care.
Bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go. Nie ma opcji, wiedziałem, że rzuci. Dobra, no zmienię się z powrotem. Raczej tu nie dam rady już nic podziałać. No ale udało się Cerbera złapać, tylko że on oczywiście zwiał, no więc szkoda. Niewątpliwie. Niewątpliwie. W sumie też się ciężko nabija Rage'a z drugiej strony, jak jest dużo ludzi z drużyny, bo oni często niszczą miniony, a to na tym właśnie najlepiej się te punkciki nabija. Ewentualnie właśnie kombowanie umiejętności. Czyli tak, włócznia, skok, ultimate, no i zazwyczaj wtedy mamy na tyle tego, tej furii, żeby się przemienić, jeżeli trafimy wystarczająco dużo bohaterów, żeby się przemienić. Okej. Okej, zwiał. Wow. Nie, zginął. Tylko byłem ślepy. Przez chwilę. Thanatos. Trochę się go boję, on spory damage zdaje, szczerze mówiąc. Coś do cooldownu też się tak zastanawiam, czy nie byłoby dosyć sensowne. Okej, okay. Pakował się. O, osłońmy ją. Oooo! Knight mnie chyba uratowała w tym momencie i możliwe, że przypłaci to życiem. Nie, zabiła kolejnego, okej. Okay. Nie przypłaci tego życiem. Całkiem nieźle. Może to, a może coś po prostu do damage'a na arenie. Czemu nie? Dobra, jedziemy. Jeszcze mam 800 punktów, ale to sobie uzbieramy. Okej, okay, trzeba bronić. Sporo tu się widzę narobiło tych minionów. Ale akurat za chwilę furia się wbije, więc może akurat się przyda na kolejny teamfight. Żeby teraz tylko nie spudłować kolejną umiejętnością. Dobra. Padamy. Elegancko, elegancko. Aj, aj. Niedobrze. Co? Kurde. Zginął, dobrze, od Afrodyty. O nie. No, zmarnowałem ulta. Oj. Zmarnowałem ulta, ale bałem się, że już mi siedzi na plecach, więc chciałem to użyć, żeby go ewentualnie odrzucić. Ale widzę, że nie, niepotrzebnie. Okej, no, nasi zginęli broniąc mnie. Kurde, a tu idzie cała horda minionów. Przewaga jest i tak duża, więc... Myślę, że sobie ostatecznie damy radę. O nie. Dobra. Padł. No to jak atak, to atak. Kurde, co tu się wyrabia? No ostrożnie, ostrożnie, nie przygnijmy pały, bo to nie będzie dobrze. Oni już wrócili praktycznie wszyscy. O, nie trafił. W taki tłum ludzi nie trafił, to ładnie. Ultimate prawie gotowy. Dobra, ultimate gotowy. Aha, tylko nikogo nie ma, kogo mógłbym zabić tym ultimate'em. A, niech to.
Nie. Dobra, zabiłem. Mimo, że sam zginę, ale wieża mnie ubiła. Nie, Hibo mnie ubił. No ale załatwiłem chociaż tego. 7-3? 3 razy tylko padłem? Ciekawe. Dobra, wziąłbym jeszcze raz coś pod damage, powiem szczerze. No bo to i tak już końcówka, więc możemy się zabawić trochę. 121 do 39, więc prawdopodobnie to wygramy. 5 sekund i wracam. Elegancko. No na arenie taka totalna sieka jest, nie? Tutaj się nikt nawet nie pierdzieli. Ale wesoło. Dajcie mi wyczyścić, ja to bardzo chętnie skorzystam z furii. Co by zmiał? Wow. Najgorsze, że ja muszę tak strasznie blisko podejść, żeby w ogóle jakikolwiek damage zadać. No wiedziałem. Nie no, na arenie to nie jest chyba postać jakaś szczególnie rewelacyjna, bo muszę się wpakować strasznie blisko. Wszystkie umiejętności... Nie no dobra, nie mam umiejętności na blisko. Ale zasadniczo no, umiejętności nie zadają jakiegoś strasznie dużego damage'a. Więc nie wiem, ja tutaj się nie czuję jakoś na arenie zbyt pewnie. Szczególnie, że taka sieka straszna. Jeszcze jakby te autoataki, chociaż autoataki zadają przyzwoity damage, no ale jak jestem w stanie Hibo trafić powiedzmy dwa razy, bo zaraz się na mnie wszyscy rzucają, no to tutaj niewiele jestem w stanie tak podziałać sam, że tak powiem. No, już w każdym razie GG. Jeszcze miałem nadzieję coś tam powalczyć, ale to się chyba jednak nie uda. No HP mam sporo w sumie. Cerber mnie... O, i dostałem. No i patrzcie na to, już nie mam HP. Znaczy no przesadzam, ale... Dostałem parę razy i nie mogę żadnego damage'a wyrządzić przeciwnikowi, że tak powiem. Okej, okay, no to na to zabił. Aha. No nie wiem, powiem szczerze, czuję jakbym na tej arenie po prostu biegał sobie gdzieś z tyłu i czasami jakiegoś fraga zabierał i tyle, nie? Jakoś nie wiem, nie czuję, żeby to moje tutaj działanie było jakoś szczególnie przydatne. Chociaż teoretycznie... O, myślałem, że się zacięło. Teoretycznie... Zaraz zobaczę, jaki damage zrobiłem i tak dalej. Ale myślę, że niewielki, naprawdę. 7-4, 13-0 Nate miała, ona to naprawdę strasznie. Pierwsze zwycięstwo dnia. No Merlin w sumie 3-4 też jakoś. Dobra, zobaczmy na damage. No właśnie. Jak Afrodyta, nie? Przy czym ja tu byłem najbardziej tanki w sumie, bo Achilles, no ale no, w sumie jestem w pewnym sensie porównywalny do Achillesa, bo to też wojownik. No i mam połowę, nawet nie całą połowę tego, co on zrobił. No u nich Ra w sumie niewiele zrobił. U nich większość ludzi miała więcej damage'a niż ja, no naprawdę, tak jakbym kompletnie nic nie zrobił w tym meczu, tak się czuję. Mimo, że postać fajna, ale no trzeba podejść blisko, żeby cokolwiek zrobić. On na solo powinien być niezły, on nieźle czyści linię tą swoją jedynką, ma mechanizm ucieczki, many nie potrzebuje, więc to też jest fajne, więc może całkiem długo zostawać w walce. Także no ale no damage zerowy do minionów 23 tysiące, no ale to też Nate zrobiła 64, więc tak 32 wziąłem damage'a na siebie, to też nie najwięcej, Achilles wziął na siebie więcej damage'a. No uniknięty to inna sprawa. Złoto, chociaż powiem szczerze, sporo złota zarobiłem. Złoto na minutę, no Nate najwięcej. No ja byłem na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o złoto na minutę, więc w sumie może nie tak najgorzej. No ale mniejsza z tym. Coś miałem jeszcze chyba dodać na zakończenie? No nie wiem, chyba nie mam nic do dodania. Całkiem fajnie się grało, no postać mi się ogólnie podoba, ale ona w takim totalnym zamieszaniu. Przydaje się ten jej ultimate, gdzie kręci właśnie włócznią tutaj przed transformacją. W tej formie. To jest fajne, bo podbija wszystkich przeciwników do góry, aczkolwiek no nie zadaje to jakiegoś kosmicznego damage'a, więc zawsze tak czy inaczej trzeba tymi autoatakami dobijać, a w takim zamieszaniu, gdzie jest powiedzmy 5 osób na kupie, no to bardzo ciężko jest to zrobić. Także no to jest ciężka sprawa, ale myślę, że postać fajna, że jeszcze do niej nieraz wrócę. A póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.